Jedynym źródłem wszelkich łask, zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa, jest sam Bóg i macierzyńskie wstawiennictwo najświętszej dziewicy. Jest jednak wolą Bożą, aby promienie Jego miłosierdzia spływały ku ziemi przez posługę aniołów. Biblijnym obrazem komunikacji między Bogiem a człowiekiem jest drabina, na której Jakub ujrzał aniołów wstępujących do nieba. I schodzących na ziemię. Te czyste duchy zanoszą do Pana zastępów nasze modlitwy i ofiary, a powracają, przynosząc Boże błogosławieństwo i łaski. Zasadniczą funkcją aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jachwę, zaś w jego imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel. Archanioł Michał. Święty Jan Damasceński pisze również o aniołach stróżach poszczególnych narodów. Gotowi do spełnienia poleceń Boga, strzegą poszczególnych części ziemi, przewodzą narodom i krajom, które im Stwórca powierza. Dbają także o nasze potrzeby osobiste i spieszą nam z pomocą. Przykładem opieki i interwencji anioła stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego anioła stróża. Zamieszczony poniżej orędzie anioła stróża polski, który sam się przedstawił jako anioł Awe, mają za cel nie tylko pobudzić w Polakach nabożeństwo do jego wstawiennictwa, lecz ożywić w nich prawdziwą wiarę, przestrzec ich przed zagrożeniami. I uświadomić im powołanie włączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach bożych. Jak Chrystus ma on swój tabor i kalwarię, jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z Nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi. Nie jest to jednak kryzys Kościoła jako dobrego nauczyciela, który naucza w prawdzie. Adam, człowiek. Słuchasz właśnie fragmentu z książki Anioł Stróż Polski, orędzia dla Polskich Polaków z lat 2009-2014 Adama, człowieka. Zamówię na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. 13 na 14 kwietnia. 2009 roku. W nocy obudził mnie głos, który powiedział do mnie: Posłuchaj człowiecze i nie lękaj się niczego. Oto ja posyłam do ciebie mojego anioła, który jest aniołem stróżem narodu, w którym się urodziłeś, aby on prowadził ciebie w twojej misji. Będziesz słuchał jego słów i jego wskazówek, bo pragnę, aby moje dzieci tego narodu usłyszały słowa prawdy, i upadły na kolana. Z tych słów, które dotarły do mnie w postaci światła, wyszła postać, która promieniowała pulsującym światłem. Święty anioł trzymał w ręku złoty dzwoneczek, a jego biała szata przepasana była niebieską szarfą. Zadzwonił jeden raz i powiedział: Nie bój się, jestem aniołem stróżem Polski. Bóg posyła mnie, bym przyniósł słowa otuchy i prawdy wiernym dzieciom tego narodu. Przez wstawiennictwo niepokalanej Dziewicy Maryi, Waszej Królowej oraz wielu świętych, Bóg chce uratować Wasz naród przed działaniem bestii, które wyszły z morza i odchłani. Potrzeba jest, abyś był gotowy przyjąć to słowo. Będę przychodził do Ciebie każdego dwunastego dnia miesiąca, a Ty spisz wszystko, co będę mówił, dla umocnienia Ciebie i tego narodu. Zmartwychwstanie Jezusa, pana naszego i Boga, otworzyło drogę do ewangelizacji narodów, aby drogi Boże stały się bramą do ostatecznego zbawienia wszystkich narodów zgromadzonych wokół Chrystusa. W Chrystusie Bóg wybiera narody, by obdarzyć je szczególną misją w dawaniu świadectwa wiary. Naród. Kształtuje się na podobieństwo osoby, i dlatego nie można w pełni zrozumieć posłannictwa narodu bez posłannictwa Chrystusa. Bóg, Ojciec wszystkich narodów, chce uświadomić Wam rolę, jaką otrzymaliście, abyście otwarli Wasze oczy na prawdę i z wielkim zaangażowaniem walczyli o nią. Niech Bóg będzie uwielbiony w swoim dziele. 12 maja 2009 roku. Anioł Stróż Polski, pisz człowiecze, przychodzę do ciebie z polecenia Bożego, abyś uważnie słuchał moich słów, które kieruję do ciebie. Odnowa narodu polskiego przyjdzie przez Maryję Niepokalaną, która ukaże prawdziwe znaczenie Królestwa Chrystusa na ziemi. Matka królowa poprowadzi powierzony jej naród do Syna Króla. Wszystko to jednak uwarunkowane jest modlitwą i zaangażowaniem. Nie brakuje w narodzie polskim dusz ofiarnych, które odpowiadają na wezwanie Maryi. W narodzie polskim toczy się walka duchowa, ponieważ z jednej strony politycy zamiast prawdy rozpowszechniają liberalizm i nihilizm. Wmawiają ludziom, że mogą czynić co chcą, bo są wolni. Namawiają do swobody moralnej oraz do nieliczenia się sprawami bożymi. Także obecny rząd nie liczy się z odpowiedzialnością za ojczyznę ani za mieszkańców tej ziemi chcą Polskę podporządkować pogaństwu narzuconemu przez organizację, podległą współczesnej bestii. Jest to pułapka dla Polski, gdzie prawdziwi Polacy wciąż nie mogą być sobą i nie zostają dopuszczeni do głosu, będąc wciągani siłą w fałszywe formy polityczne, nie wyrażające ich prawdziwej suwerenności. Pamiętajcie, że całą waszą przyszłość musicie złożyć w niepokalanym sercu Maryi i do niego uciekać się w waszych modlitwach. Jesteście narodem wybranym i Bóg pragnie was uratować. Wymaga to jednak od was wysiłku. Pamiętajcie, że macie przy waszym boku królową i wraz z nią możecie walczyć o ład w waszej ojczyźnie, o pokój boży i możliwość korzystania z wolności, która wam się należy. Tym więcej zdobędziecie praw do korzystania z wolności, im bardziej kierować się będziecie sumieniem narodowym. W moim posłannictwie do Was, do narodu polskiego, którego jestem patronem, chcę Wam uświadomić Waszą rolę, która ma podwójny charakter: naturalny i nadprzyrodzony. Naturalny, ponieważ z miłości Ojca Niebieskiego poprzez rodziców rodzi się życie na Ziemi. Rodzice powinni cały swój wysiłek poświęcić dla dobra rodziny. Z miłości powstaje także wielka rodzina ojczyzna. Pełne narodziny narodu, które ukształtowały go jako chrześcijański, nastąpiły wtedy, gdy przyjął on sakramenty jako obowiązujące powszechnie. Chrześcijański naród polski, mimo że pojawił się tysiąc lat po Chrystusie, został objęty i doświadczony zbawczym dziełem Chrystusa. Każdy naród musi także przeżyć swoją pełnię czasów. I tej pełni czasu musicie pozostać wierni, ponieważ znaleźli się zdrajcy, którzy całą historię zakorzenioną w Chrystusie chcą zniszczyć. Bądźcie jednak pewni, że w historii Polski stale realizują się dzieje Jezusa Chrystusa. Naród polski musi zatem przejść swoją chwilę opuszczenia na krzyżu, ale także wielki moment zmartwychwstania. I tu leży próba. Dla całego narodu polskiego, aby mógł utrzymać jedność, musi doświadczyć Krzyża. Od tysiąca lat jedynie Krzyż był nadzieją Polaków. Dziś właśnie z Krzyża woła do Was Jezus, byście obrali Go swoim królem, gdyż chce, aby również inne narody poszły za Waszym przykładem. Jezus chce królować w Waszej Ojczyźnie i to ją wybrał, aby właśnie tutaj objawić swą chwałę. W tym momencie odrodzenia narodu polskiego przychodzi do was Maryja, która jest duchową mocą zwycięstwa. Ileż to razy przez Maryję zawstydzał Jezus waszych wrogów. Przecież nie siłą oręża zwyciężali wasi królowie, a mocą Boga, który wzbudził w ich sercach prawdziwą miłość i żywą cześć dla Maryi. To ona była mocą i obroną w każdym czasie udręki i burzy. To Ona, łaski pełna, wyprasza łaskę dla Waszego narodu. Bądźcie czujni i pozostańcie wierni. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 12 czerwca 2009 roku. Anioł Stróż Polski, pisz człowiecze, nie lękaj się swojego posłannictwa, które Bóg powierzył Ci dla umocnienia wiary wielu w tym narodzie. Naród Polski otrzymał misję od Boga, która jest jej dziejowym powołaniem. I chociaż wielu zdrajców przyczyniło się i nadal przyczynia się do upadku Waszej ojczyzny, to pamiętajcie, że płaszcz niepokalanej waszej królowej jest nad wami. Zawierzenie Maryi Królowej jest znakiem zwycięstwa tych, którzy wbrew wszystkiemu zawierzyli i ratując wiarę, ratowali ojczyznę. Waszym dziejowym powołaniem jest dać innym narodom przykład w zachowaniu wiary i tradycji ojców. Otrzymaliście obietnicę, że Polska zostanie wywyższona w potędze i sile, a z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. Jednak ta obietnica zobowiązuje Was, ponieważ uwarunkowana jest Waszą postawą. Od Was samych zależy, czy chcecie być prawdziwie wolnym narodem, czy też ulegniecie antychrześcijańskiemu buntowi przeciwko Bożemu porządkowi. Europa odrzuca prawdy, na których została zbudowana. Chrześcijaństwo upada poprzez swoją pychę i stoi w obliczu zagłady. Jeśli wasz kraj pozostanie wierny, wtedy być może zdoła wydać z siebie tę iskrę, która zapali inne narody. Ale nie dajcie sobą manipulować, ponieważ ci, którzy obiecują wam wolność i dobrobyt, sami wpadli w sidła egoizmu i zniewolenia. Szukają tylko zysku dla siebie, a nie troszczą się o naród. Zobaczcie, jak bardzo ludzkie serca podatne są na żądze posiadania i jak szybko zapominają o Bogu. Musicie zdać sobie sprawę, jak wielka jest wasza odpowiedzialność za istnienie narodu. Musicie szeroko otworzyć oczy, by zobaczyć, jak Europa upada i abyście sami mogli obronić się przed zagładą. Nie wystarczy tylko powtarzać, czego oczekujecie od narodu i państwa, ale trzeba zastanowić się, co wy daliście swemu narodowi. Od tego rządu, jak również od każdego innego, który przyjmuje ustawy i prawa przeciwne Bogu i odrzuca Jego istnienie, nie możecie oczekiwać ani prawdziwej suwerenności, ani umocnienia w wierze. Każde zwycięstwo musi być okupione trudem i krzyżem, a prawdziwa wolność jest efektem oddania się w niewolę miłości, pójście za Chrystusem. Zwycięstwo nad każdym złem to duchowy rozwój. Chrystus Król chce was prowadzić do zwycięstwa mocą wiary i nadziei, mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości. Jeśli zaczniecie drogę od nowy, od was samych, to sami ujrzycie, jak Maryja królowa narodu polskiego spieszy wam z pomocą. Jej wezwanie do pokuty i modlitwy za naród polski jest wyrazem jej matczynej troski, gdyż pokuta nie jest znakiem słabości, ale dojrzałości narodu. Polskie dzieci. Bądźcie czujne i wytrwałe w modlitwie i pracy nad waszym duchowym rozwojem. Obecny rząd będzie nadal ulegał naciskom i wprowadzał prawa sprzeczne z Bożymi, lecz zarówno czas, jak i zakres działania tych ludzi jest ograniczony. Ich faryzeizm zostanie odkryty, gdy ta stworzona sztucznie cywilizacja rozpadnie się. Wtedy wielu otworzą się oczy. Potrzeba jest jednak wielkiej modlitwy. I Ojca i syna, i ducha świętego. Amen. 12 sierpnia 2009 roku. Anioł Stróż Polski, pisz człowiecze, umacniaj swoją wiarę, abyś mógł dać świadectwo tym, którzy potrzebują umocnienia. Trwajcie na straży waszej wiary i tradycji, drodzy Polacy, bo musicie pamiętać, że zwycięstwo nie zależy od siły czy liczebności wojska, lecz od pomocy, która przychodzi z nieba. Ta zaś uwarunkowana jest waszą modlitwą. Gorliwość i pobożność upadają w waszej ojczyźnie, ponieważ pokusy wolności i rządza posiadania stały się bardzo duże. Całe zło, które na zachodzie podgryzło chrześcijańskie korzenie Europy, skupiło swoją uwagę na Polsce. Zdrajcy, którzy za cenę własnych korzyści wypierają się ducha narodu i wyprzedają jego dobra, szukują się nie tylko do ośmieszania religijności, lecz także do zniszczenia Maryjnego ducha tego narodu. Apokaliptyczna bestia, wraz z siłami wokół niej skupionymi, chce zniszczyć wasz naród, ponieważ dobrze wie, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, a wy jesteście jej królestwem. Musicie podjąć wszelkie wysiłki, aby odnowić żarliwość w modlitwie, szczególnie przez ręce Maryi, Waszej królowej, która nigdy Was nie opuści. Jej macierzyńska miłość towarzyszy Wam i wspiera Was w Waszych zmaganiach. Gdy wymawiacie słowa Apelu Jasnogórskiego, to dajecie świadectwo nie tylko duchowej obecności Boga rodzicy wśród pokoleń zamieszkujących polską ziemię, lecz również tego, jak bardzo wierzycie w jej obecność i miłość. I do tej matczynej miłości winniście stale się odwoływać w czasie trudnym, a zwłaszcza w czasie próby. Wy jeszcze nie nauczyliście się, się korzystać z wolności, która została wam dana, ponieważ ta pozorna wolność jest kłamstwem, narzuconym wam, abyście jeszcze bardziej popadli w zniewolenie. Nie wstydźcie się waszej historii i waszej tradycji, gdyż to wy macie dać świadectwo innym narodom o waszej wytrwałości. Miłować to znaczy pamiętać i czuwać. Czuwanie zaś oznacza sumienie narodu, którego nie wolno zagłuszać lub zniekształcać. Rzeczy złe i dobre należy nazywać po imieniu i nie dać sobą manipulować. Przyszłość narodu zależy od tego, w jakim stopniu pojedynczy człowiek będzie poczuwał się do odpowiedzialności za cały naród, ponieważ to, że jesteście Polakami i stanowicie naród polski, określa was i zobowiązuje, ale jednocześnie kosztuje, gdyż walka toczy się na tej ziemi i pośród was, gdzie Bóg was wybrał do dawania świadectwa innym narodom. Chcąc Polski prawdziwie wolnej musicie być przygotowani na prześladowania i niezrozumienie ze strony tych, którzy chcą sobie podporządkować świat. Czuwajcie na modlitwie, abyście byli bogaci w imię prawdy, ponieważ ona kształtuje prawdziwą wolność. Jako naród maryjny nie możecie być przecież niewolnikami, gdyż wasze synostwo Boże jako narodu niesie również w sobie dziedzictwo wolności. Maryja jest darem dla waszego narodu, jest waszą królową i przewodniczką na trudne czasy. Jest matką troskliwą, ale jednocześnie matką wymagającą, ponieważ dobrze wie, jako córka narodu wybranego, że naród ginie, jeśli upada jego duch, a rośnie wtedy, gdy jego duch coraz bardziej się oczyszcza. Maryja jest wymagająca, bo w tym wyraża się potęga jej niepokalanego serca. A jako Matka Chrystusa chce prowadzić cały Wasz naród do swojego Syna. Jest Matką Chrystusa Króla, który także w imieniu prawdy wymaga wiele od swoich dzieci i współdziedziców. To właśnie Jemu powinniście zawierzyć całą swoją przyszłość. Nie lękajcie się konsekwencji ze strony rządzących ani tych, którzy uzurpują sobie prawo do rządzenia tym światem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 12 września 2009 roku. Anioł Stróż Polski, pisz człowiecze. Przekaż moje słowa tym, którzy pragną ich słuchać, aby mogli umocnić swoją wiarę i podjąć duchową walkę dla ratowania Waszej ojczyzny. Drogie dzieci narodu polskiego, pamiętajcie o modlitwie za Waszą ojczyznę. Jeśli nie będziecie się modlić i przepraszać za grzechy, to nie będę mógł Wam pomóc ani Was ochronić. Nie zapominajcie o tym, że jesteście narodem, który powierzył siebie i całą swoją przyszłość Maryi, a ona prowadzić was pragnie do Chrystusa, który jest Panem i Królem narodów. Zawierzyliście niepokalanej dziewicy wasze i przyszłe pokolenia, lecz pamiętajcie, że czas jest krótki i potrzeba teraz wytężonej pracy i modlitwy, aby zło nie doprowadziło was do upadku. Maryja pozostaje wierna waszemu poświęceniu, stoi wiernie na straży waszej pobożności i waszego oddania. Wy jednak musicie okazać jej waszą lojalność. Nie myślcie, że za słabi jesteście, że w takiej sytuacji wiele uczynić nie możecie. To prawda, że Bóg dopuścił ten czas próby, aby zdrajcy ojczyzny okazali swoje oblicze, lecz jeśli porzucicie ducha modlitwy i wierności, wtedy oni jeszcze bardziej będą się panoszyć. Jako naród nie potrzebujecie żadnych systemów czy ideologii, aby dawać świadectwo wiary i przykładem waszego oddania Bogu rozpalić na nowo narody Europy. Nie dajcie sobie odebrać prawa do prawdy, prawa do wolności, do sprawiedliwości i miłości. Całą waszą historią potwierdziliście prawo do tego, aby być suwerennym gospodarzem tej ziemi, którą dziedziczycie po praojcach, a która należy do Maryi broniąc swojej niepodległości, broniliście waszej wiary. Dziś jednak ulegacie fałszywej wolności i już nie dbacie tak żarliwie o wiarę. W waszym narodzie zaczyna szerzyć się to samo pogaństwo, które opanowało Europę i świat. Ta propaganda rozlewa się coraz szerzej, gdy to, co dobre i szlachetne, jest wyśmiewane, szkalowane i prześladowane. Nie dajcie zniewolić waszych umysłów i szukajcie ratunku tam, skąd z pewnością On przyjdzie. Zanoście wasze błagalne prośby i modlitwy do Maryi, proście mnie, orędownika waszego narodu, o wstawiennictwo i nie dajcie się zwieść diabłu. Warunkiem waszego zwycięstwa, pewnym obrońcą i celem jest Chrystus Król. Każdy naród, każdy człowiek, mimo że jest związany z rodziną, ze społeczeństwem, zobowiązany jest pracować nad sobą i nad swoim własnym uświęceniem. W tej pracy potrzebna jest osobista współpraca z Chrystusem, ponieważ to On udziela nowego życia i staje się życiem wewnętrznym w człowieku, ale także w całym narodzie. Każdy naród, ale w szczególności polski, który został wybrany do dawania świadectwa, powołany jest do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. O tym zwycięstwie wielokrotnie mówiła królowa Waszego narodu. To powołanie jest tym bardziej widoczne, że nie można zrozumieć Waszego narodu, Jego całej historii bez Chrystusa i Jego Matki. Jeśli chcecie lepiej zrozumieć Wasze powołanie i odnieść zwycięstwo w tej duchowej walce, to musicie jeszcze bardziej zagłębić się w Krzyż Chrystusa i z Niego czerpać siłę i moc. W ten sposób zrozumiecie również sens walki, która toczy się w Waszej Ojczyźnie i o Waszą Ojczyznę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 12 lutego 2010 roku Anioł Stróż Polski pisz człowiecze Polacy, musicie obudzić Wasze sumienia i ujrzeć, w jak trudnym momencie historii znalazł się cały naród. Musicie podjąć gorliwą modlitwę za Waszą Ojczyznę. Szukajcie kapłanów w Waszych środowiskach, Którzy rozumieją powagę sytuacji i będą przewodniczyć Waszym modlitwom, wynagrodzeniu i prośbom. Przed Wami zostało postawione zadanie, które ma dać świadectwo innym narodom w obronie prawdy i sprawiedliwości. To dziejowa szansa dla Waszego narodu. W całej Waszej historii ścieraliście się z dominacją wschodu bądź Zachodu. Z łaskawości Bożej i dzięki Jego opatrzności zwróciliście się w stronę cywilizacji zachodniej, która teraz niestety upada, ponieważ odrzuca Boga. To dla Was ogromna szansa, abyście dali prawdziwe świadectwo w obronie wiary i Bożych praw. Wiedzcie, że to jest tylko garstka ludzi, która pragnie manipulować całym narodem. To są ludzie, którzy nie tylko zdradzili ideały, lecz w imię własnego interesu chcą sprzedać cały naród i oddać go pod panowanie apokaliptycznej bestii. Macie jednak ogromny przywilej, ponieważ królowa waszego narodu wstawia się nieustannie za wami. Wierność waszej królowej jest gwarancją urzeczywistnienia Królestwa Chrystusowego na waszej ziemi. Chrześcijańska niegdyś Europa ujarzmiała i nawracała pogańskie ludy, odpierała muzułmańskie najazdy i stawała w obronie Bożych praw. Dzisiaj niestety czyni wręcz przeciwnie sama rozszerza pogańskie zasady i gościł u siebie tych, którzy w zamiarze mają zniszczyć Kościół i chrześcijaństwo. Europa nie dotrzymała wierności Chrystusowi, dlatego spotka ją los zdrajcy i pogan. Obecnym celem Zachodu jest rozpowszechnianie cywilizacji śmierci przez tych, którzy świadomie walczą z chrześcijaństwem i Kościołem. Zadanie zaś Wschodu to demonstrowanie władzy silnej ręki i wpływów wojującego ateizmu. Działanie Wschodu jest z jednej strony kontrolowane, a z drugiej wspierane przez Zachód. Nie dziwcie się więc, że wasza ojczyzna jest wciąż tak bardzo szykanowana i wystawiana na próbę. Chodzi o zniszczenie tego, co wasz naród ma najcenniejszego, waszej wiary, tradycji i pobożności. Niestety, większość hierarchów pozostaje ślepa i głucha. Dali się wciągnąć w modernistyczny ruch tolerancji i liberalizmu, który ogarnął także Kościół. Pozostając pod wpływem tej ideologii, nie widzą potrzeby wynagradzania Bogu ani ochrony przed wpływami i manipulacją zła. Bóg jednak przygotował plan dla waszego narodu, przygotował grunt, który w zależności od waszej postawy może stać się iskrą dla narodów Europy. To właśnie w waszym narodzie Maryja znalazła nadzieję na urzeczywistnienie królestwa jej syna na ziemi, znalazła naród, który pod jej przewodnictwem stanie się narzędziem w walce przeciwko szatanowi. Wielokrotnie udowodniła swoje zaangażowanie w sprawy waszego narodu, kiedy wypraszała dla was zwycięstwo i uprosiła łaskę wolności. To właśnie Maryja, królowa narodu polskiego, objawiła się ze znakiem Orła Białego, aby pokazać, że pozostaje wierna waszemu wyborowi. Teraz wiele zależy od was, ponieważ ona pragnie zaprowadzić was do Chrystusa i przekazać mu panowanie i królestwo nad waszym narodem. Przemyślcie dobrze moje słowa. Błogosławię Wam w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Przesłuchałeś właśnie fragmentu książki Anioł Stróż Polski, orędzia dla Polskich i Polaków z lat 2009-2014. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Nasze audiobuki znajdziesz w serwicie Esprit Audio. Link w opisie.